Marzec i kwiecień 1940 roku to dla Niemiec i aliantów wyścig z czasem o to, kto pierwszy podporządkuje Skandynawię. Sytuacja w tej części Europy znów szybko stała się napięta. Szwedzcy dyplomaci z Berlina informowali swoich rodaków, że niewykluczone jest tak zwane prewencyjne uderzenie Niemiec w celu zabezpieczenia rud żelaza. Oficjalnie Niemcy zaprzeczali, Szwedów jednak to nie uspokoiło, nie wiedzieli czego się spodziewać. Niepokój budził też stan armii, która mimo wzmożonych nakładów finansowych od grudnia 1939 roku nadal była niedozbrojona. Jeżeli do tego wszystkiego dodamy, że część sprzętu dostarczono dla walczącej z Sowietami Finlandii, to sytuacja przedstawiała się beznadziejnie. Ponadto socjaldemokratyczni politycy, rządzący Szwecją, mieli wątpliwości, jaki jest stosunek oficerów co do wojny z Rzeszą. Wśród szwedzkiej kadry oficerskiej były bowiem jednostki sprzyjające Niemcom i jednocześnie żywiące niechęć wobec komunizmu. Ta bogata i wpływowa warstwa wojskowych miała za złe socjaldemokratom cięcia w wydatkach na armię. Cieszyła się za to sympatią króla, który również uchodził za germanofila. Uznanie, że oficerowie chętnie poddaliby się Niemcom, jest jednak grubą przesadą. Mogli oni co najwyżej wspierać wysiłek polityczny, aby doszło do porozumienia z władzami Rzeszy. Rząd jednak takich zamiarów przynajmniej na razie nie miał, więc armia w razie zagrożenia musiała spełnić swój obowiązek. Tyle, że modernizacja wojska wymagała teraz potężnych nakładów finansowych, na które nie stać było tego 6-milionowego narodu. Naczelnym dowódcą sił zbrojnych Szwecji był mianowany przez króla generał Olaf Tornell. 4 kwietnia 1940 roku zasugerował on rządowi ogłoszenie powszechnej mobilizacji. Premier Per Albin Hansson tę propozycję odrzucił. Wzmocniono jedynie siły zbrojne w rejonie Kiruny. To północna ważna część kraju, gdzie znajdowały się złoża rudy żelaza. Wzrastający niepokój wywołany ruchami niemieckich okrętów spowodował jednak, że 8 kwietnia ogłoszono częściową mobilizację. Dzień później stało się to, czego obawiano się najbardziej. Niemcy zaatakowali Danię i Norwegię. Na dobę przed inwazją niemiecki poseł w Sztokholmie, Viktor Witt, przekazał szwedzkim władzom zaszyfrowaną wiadomość. W jej treści pisał: wobec sprawdzonych danych o mającej nastąpić brytyjsko-francuskiej akcji przeciwko terytorium Danii i Norwegii, siły zbrojne III Rzeszy zmuszone zostały do podjęcia kroków zabezpieczających. Terytorium Szwecji oraz szwedzkie wody terytorialne w żadnym wypadku nie staną się przedmiotem niemieckich przedsięwzięć. Krótko po tym ten sam niemiecki poseł przekazał rządowi szwedzkiemu memorandum. Tym razem ton był lekko ostrzejszy. 4-punktowe memorandum zawierało niemieckie oczekiwania od Szwecji, takie jak podtrzymanie neutralności oraz dalsze dostawy rud żelaza. Domagano się też zgody na wykorzystanie przez niemieckie placówki w Norwegii linii telefonicznych biegnących przez Szwecję. Premier Hansson oczekiwania Rzeszy zaakceptował. Szwedzi nie chcieli tylko biernie obserwować ataku na Norwegię. Opinia publiczna była przekonana, że wojna jest nieunikniona. Rząd potwierdził Niemcom swoją neutralność, ale też zarządził potajemną mobilizację wojska. Armia otrzymała też rozkaz, by zestrzelić każdy obcy samolot nad terytorium kraju, a na Bałtyku ulokowano zapory minowe. Wkrótce na ręce rządu wpłynęła prośba władz Norwegii o wsparcie w wojnie z Niemcami. Szwedzi zdecydowanie odmówili. Byli też skonsternowani, gdy okazało się, że król Norwegii, Hakon VII, zmierza właśnie w kierunku granicy. Dali więc monarsze do zrozumienia, że po przyjeździe do Szwecji czeka go internowanie. Nie ulega więc wątpliwości, że Szwecja zrobiła wszystko to, co chcieli Niemcy, nie dając im tym samym pretekstu do agresji. Niepokój o przyszłość wciąż był jednak widoczny i wtedy do Szwedów z propozycją pomocy zwrócił się ktoś, kogo się nadzwyczajnie nie spodziewano. W kwietniu 1940 roku w Skandynawii trwały zmagania wojenne. Szwedzi robili wszystko, by podtrzymać neutralność. Z pomocą właśnie w tej sprawie przyszedł nieoczekiwanie Józef Stalin. Związek Sowiecki ostrzegł Niemców, by nie rozszerzać działań wojennych na Szwecję. Sztokholm był takim postępowaniem Sowietów zaskoczony. W końcu od czasu wojny zimowej wzajemne relacje obu państw nie były najlepsze. Kluczową rolę w przekazywaniu informacji odgrywała tutaj Aleksandra Kołłątaj, która była sowieckim ambasadorem w Szwecji. Niemcy zadeklarowali więc, że nie naruszą neutralności. Premier Per Albin Hansson w podziękowaniu za tę pomoc oznajmił Aleksandrze Kołłątaj, że przyjaźń ze Związkiem Sowieckim to jeden z głównych filarów szwedzkiej polityki zagranicznej. Oba kraje zawarły też nową umowę handlową.
Poza tym należy tu wyraźnie podkreślić, że niemal codziennie, od początku kwietnia, szwedzka artyleria zestrzeliwała niemieckie samoloty Luftwaffe, które naruszały przestrzeń powietrzną kraju. Hitler wprawdzie zrezygnował z ataku na Szwecję, ale nie oznacza to, że ten kraj przestał mu być potrzebny. Poza skupowaniem rud żelaza, Führer zaczął zastanawiać się, czy w razie przedłużających się walk w Narwiku byłoby możliwe wykorzystanie terytorium Szwecji, w razie gdyby siły niemieckie spotkała izolacja na tym odcinku frontu. Naciski były mniej lub bardziej intensywne, w zależności od tego, jak rozwijała się sytuacja wojenna w Norwegii. Osobą, która miała zadbać o pozyskanie Szwedów, był Hermann Göring. 11 kwietnia wystąpił do rządu w Sztokholmie z prośbą o zgodę na przejazd przez Szwecję posiłków dla niemieckich oddziałów w Narwiku. Per Albin Hansson nie tylko zdecydowanie odmówił, ale też zrobił to publicznie. W przemówieniu radiowym premier Szwecji mówił: "Zgoda na to, by jakikolwiek uczestnik działań wojennych wykorzystywał do tego celu terytorium Szwecji, byłaby sprzeczna ze szwedzką zasadą ścisłej neutralności." Niemcy jednak nie ustępowali, naciski stawały się coraz bardziej intensywne. W końcu Hermann Göring poczynił starania, by w Berlinie w połowie kwietnia zjawiła się szwedzka delegacja, aby omówić te kwestie. W skład delegacji weszły takie osoby jak dowódca marynarki wojennej Fabian Tam, uchodzący za wojskowego o proniemieckiej orientacji. Poza tym byli też m.in. przedstawiciele MSZ oraz znany nam z pierwszej części Birger Dahlerus, który tuż przed wojną próbował porozumieć Niemcy z Wielką Brytanią. Cała delegacja przybyła do Berlina 15 kwietnia. Niemcy chcieli wymóc na Szwedach zgodę na to, aby zgodzili się na tranzyt niemieckich wojsk przez swoje terytorium. Podczas rozmów pojawił się nawet sam Hitler, który w kancelarii Rzeszy znów zaczął wygłaszać chłodne i niekończące się nudne monologi. Podczas rozmowy ze Szwedami mówił oczywiście o tym, jak to pragnął pokoju, ale wszystko zepsuli mu Anglicy. Podkreślał, że Skandynawia może liczyć w Europie tylko na pomoc Rzeszy, a głównym wrogiem jest Anglia. Skarżył się jednak, że szwedzka publicystyka i prasa nie sprzyjają Niemcom. Zapewniał, że Rzesza zagwarantuje wolność żeglugi na Morzu Bałtyckim, ale chce mieć pod kontrolą cieśniny duńskie. Wiceadmirał Tam wtrącił jednak, że Szwecja jest w stanie sama się obronić przed angielskim atakiem. Wówczas Hitler odpowiedział: "Anglicy nie mogą desantować w tym rejonie znacznych sił. Kraj jest ubogi i żołnierzom trzeba będzie dowozić każdy kawałek chleba. Gdy nadejdzie zima, sytuacja Anglików jeszcze bardziej się pogorszy. Anglik jest leniwym żołnierzem i woli marznąć, niż zabrać się do budowy schronu. Jestem przekonany, że Anglicy wywrą presję na Szwecję. 12 dywizji, które wysłałem, to stanowczo zbyt wiele dla Norwegów, lecz liczę się z koniecznością obrony Skandynawii przed Anglikami." W wyniku negocjacji w Berlinie Szwedzi zgodzili się na tranzyt do Narwiku jednego pociągu sanitarnego, którym miano ewakuować prawie 500 niemieckich marynarzy oraz 159 ciężko rannych. Pociąg miał być wyposażony w żywność i sprzęt medyczny. Informacje te przekazano do wiadomości publicznej. Wywołało to niepokój. To pierwszy taki moment, gdy szwedzka neutralność została zachwiana, a sam transport wagonów, jak to pisali Szwedzi, w cudzysłowie sanitarnych, zapewne zawierał też coś więcej niż tylko jedzenie, sanitariuszy i sprzęt medyczny. Szwedzi zdawało się ulegają więc presji Berlina, ale nie trudno się domyślić, co myśleli naprawdę. Podczas niejawnych rozmów z alianckimi generałami szwedzcy politycy oraz sam król Gustaw V nie ukrywali, że najlepszym rozwiązaniem dla Szwecji byłoby wygnanie Niemców z Norwegii. Tyle, że sytuacja była zgoła inna i trzeba było się do niej dostosować. Pod koniec kwietnia Niemcy znów zaczęli naciskać na Sztokholm. Tym razem Göring próbował wymusić możliwość dostarczania broni dla Niemców na północy przez szwedzkie terytorium. 30 maja doszło do ostrej wymiany zdań i wzajemnych oskarżeń pomiędzy niemieckimi i szwedzkimi generałami, którzy spotkali się na granicy norwesko-szwedzkiej. W wyniku ostrych rozmów Szwedzi zgodzili się na tranzyt pociągu z 300-osobowym personelem medycznym do Narwiku. W praktyce Szwedzi nie mieli wpływu, co i kogo będzie się tym pociągiem transportował. Naciski mocno zelżały, gdy wojska aliantów stały przed obliczem porażki. Niektórzy francuscy generałowie sądzili, że nadchodzące wydarzenia wepchną w końcu Szwecję w objęcia aliantów. Czas jednak pokazał, że się mylili, a Szwedzi utwierdzili się w przekonaniu o słuszności prowadzonej do tej pory polityki.
Postawa lekko zachwianej neutralności zostanie znów poddana bardzo poważnej próbie, gdy w czerwcu 1940 roku, jak grom z jasnego nieba, spadnie na Szwecję wiadomość o klęsce Francji w wojnie z Hitlerem. Od połowy maja Führer rozkazał Göringowi zakończenie rokowań ze Szwedami. Zadanie to powierzył o wiele bardziej stanowczemu Joachimowi von Ribbentropowi. Jak dalej potoczy się ta historia, dowiecie się w części trzeciej.